Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym otworzyć tą oto przesyłeczkę. Jest ona od firmy P2P Group. Nie wiem, czy kojarzycie, ale zapewne tak. Ci, którzy nie, to Wam podpowiadam. Wcześniej otrzymywałem produkty z kolekcji Supa Strikers. Tym razem jest coś innego, ale jest to nowość, która wyszła mniej więcej 2 miesiące temu na nasz rynek. Troszeczkę trwało, zanim to przyszło, ale w końcu jest, moi kochani. I popatrzcie, chodzi o kolekcję Angry Birds. Zapewne każdy z Was kojarzy tą bajkę. I co ja tutaj dostałem? Mamy mały blisterek. W środku dwie saszetki i dwie karty limitowane, czyli jest taka sama sytuacja jak z kolekcją Supa Strikers. Cena takiego małego blisterka 10 zł bez grosza. Dalej, mała puszka. Fajnie wyżłobione, naprawdę mega. Co jest na odwrocie? Mamy w środku dwie limitki i 5 paczuszek. Co dalej? Multipak. 5 saszetek i 2 limitki. Sam jestem ciekaw, ile w sumie jest limitek w tej kolekcji i ile kart do zebrania, ale to będziemy na osobnym odcinku otwierać właśnie ten oto zestaw startowy. Zawiera album, 3 saszetki, 3 limitki, galerię kart, oficjalny plakat i plansza do gry. Zapowiada się mega. No i widzę, że są też naklejki, moi kochani. Popatrzcie. To jest album. I dwie saszetki z naklejkami. A tutaj multipak. 50 naklejek. Czyli mamy w sumie 10 saszetek po 5 naklejek. Więc to sobie otworzymy na jednym odcinku naklejki. To na drugim, na trzecim, czwarty, piąty. 5 odcinków w sumie będzie z kolekcją Angry Birds. No i zobaczymy. Może uda się skompletować dość dużą ilość kart i postaram się zebrać cały album. Ale to zobaczymy, jak to będzie wpadać. Tak więc, moi kochani, tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli jako pierwsze, żebym otworzył. Czy naklejki, te dwa tutaj zestawy na jednym odcinku, czy może starter, bo z tym na pewno zaczniemy. Jeżeli chodzi o karty, to na pewno starter, żeby mieć gdzie wkładać karty. Więc Wasza decyzja, czy otwieramy starter z kartami, czy naklejki, a później będą kolejne produkty według Waszego uznania. Tak więc ja bym chciał tutaj podziękować firmie P2P Group za przesyłeczkę, no i Was zaprosić na unboxing tych produktów. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!